Halo, halo, halo. Mam nadzieję, że wszystko słychać i wszystko widać. Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale YouTube. Dzisiejszy odcinek nie będzie tutaj żadnej analizy, która pojawia się dotychczas na moim kanale. A jeżeli nie oglądałeś wczorajszej analizy, no to zapraszam Cię do poprzedniego odcinka na moim kanale, do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. I również pod moim filmem są reflinki do różnych giełd. Jeżeli nie masz konta na giełdzie, no to zapraszam Cię serdecznie, żebyś skorzystał z mojego reflinku, tak? Za co Ci bardzo dziękuję. Pamiętajcie, że wszystko, co widzicie na tym filmie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, tylko moje prywatne zdanie na temat tego, co się tutaj dzieje. Ale tutaj raczej żadnych porad inwestycyjnych nie będzie. Okej. Na wczorajszym filmie wspominałem Wam, że będę tutaj wrzucał filmiki edukacyjne, czyli takie moje tipy, które doświadczyłem, można powiedzieć, przez 3 lata tradingu. I będę się z Wami nimi dzielił. Wiadomo, nie będzie tutaj żadnych strategii, ponieważ ja nie uczę strategii, tylko pokazuję różne tipy, których, żeby po prostu ich nie robić na wykresie i po prostu naprawdę bardzo pomogę Wam po prostu w tradingu, tak, żeby tego nie robić. Tak wspominałem, pierwszym takim moim tipem na dzisiejszy odcinek jest to, żeby nie grać bez stop lossa, ponieważ stracicie wszystkie środki i jak wspominałem w dniu wczorajszym, 65% osób, które gra bez stop lossa, traci swój kapitał w postaci likwidacji. Teraz przechodzimy do odcinka. Tutaj głównym, można powiedzieć, tematem będzie, gdzie ustawiać stop lossy, żeby Wam ich nie wybijało. Wiadomo, to nie jest tak, że będziecie mieli 100% skuteczności, ani tutaj nie jest żadna strategia, tylko po prostu, gdzie nie ustawiać stop lossów, żeby Wam ich nie wybijało. Tutaj przyjdziemy sobie przykładowo do sytuacji na Bitcoinie. Tutaj mamy giełdę Bitstamp, także wykres może trochę się różnić, jak na Binance, tak? Także o co mi tutaj dokładnie chodzi? Tak, głównym czynnikiem to jest podstawowa analiza techniczna, czyli największy błąd, moim zdaniem, traderów, którzy uczą się jakichś potrójnych szczytów, podwójnych, poczwórnych, podwójnych dołków, potrójnych dołków, tak? Ponieważ to jest zbędne. Tutaj mamy na przykład taką sytuację na Google Grafika, możecie sobie wpisać podwójny dołek, czyli double bottom, tak? Macie tutaj double bottom, tak? W tej sytuacji możecie również wpisać sobie double top, tak? Czyli podwójny szczyt, double top lub triple top lub triple bottom, czyli potrójny dołek, tak? No i my będziemy sobie szukać takich sytuacji na wykresie. Mamy tutaj sytuację, cały wykres, tak? Ponieważ nie będziemy sobie tutaj robić backtestingów, czyli ucinać wykresy, tylko pokażę Wam, jak to wygląda. Patrzcie. Mamy tutaj sytuację na Bitcoinie. Mamy tutaj, co prawda, potrójny szczyt, tak? I widzimy, tutaj na początku był podwójny szczyt, tak? Ta cena wybiła ten podwójny szczyt, ponieważ, jak widzicie, spójrzcie, co tutaj się wydarzyło. Mamy podwójny szczyt, tak? Czyli tutaj mamy akurat podwójny dołek, a tutaj mamy podwójny szczyt. Następnie cena delikatnie spada i w kolejnych, może powiedzieć, godzinach, ponieważ mamy interwał H4, wybija te stop lossy, tak? Tutaj, co prawda, zbiera ten kapitał z tych stop lossów i osoby, które rozgrywały swoje shorty, ustawiając stop lossy nad tymi szczytami, zostały po prostu wybite z rynku. Następnie cena spada, tak? I tutaj zarabiają po prostu przy powrocie, można powiedzieć, smart money, tak? Czyli osoby, które grają pod smart money, tak, zarabiają tutaj na tym ruchu, ponieważ rozgrywają tutaj swoje pozycje. Następnie lecimy sobie dalej, tak, z wykresem. Tutaj był podwójny szczyt. Nie stawiajcie stop lossów nad podwójnym szczytem, potrójnym szczytem, podwójnym dołkiem, potrójnym dołkiem, tak? Lecimy sobie dalej. Sytuacja tutaj z dołka lokalnego, tak? Można powiedzieć na Bitcoinie, tak? Mamy tutaj potrójny dołek, tak? Mamy jeden dołek, drugi dołek, trzeci dołek. Mamy na wykresie triple bottom, tak? Czyli raz, dwa, trzy,
Tutaj akurat na wykresie jest to nierówne, ponieważ no, nigdy nie będziecie mieli równe. Czasami będzie, czasami nie. I patrzcie, co się dzieje. Cena odbija, tak? Tutaj już w tym momencie na odbiciu traderzy mają tutaj swoje stoplossy. Tutaj się dzieje w następnych godzinach. Mamy bardzo mocny spadek, wybija tutaj te stoplossy. Następnie mamy odbicie i kolejną czwórką jeszcze wybijają tutaj stoplossy. To jest po prostu zebranie płynności. Co cena wtedy robi? Odbija do góry i idzie w dobrym kierunku bez tych traderów, które grały longi, tak? Także tutaj mieliśmy potrójny dołek, zostali tutaj traderzy wybici z rynku. Tutaj jest na przykład taka struktura potrójnego dołka i następnie trend wzrostowy, tak? Tutaj akurat zostali wybici z tego trade'u i następnie zobaczyliśmy trend wzrostowy bez tych traderów. Także nie ustawiajcie stop lossów tam, gdzie są potrójne dołki, potrójne szczyty, podwójne lub podwójne dołki, tak? Nigdy nie ustawiajcie stop lossów tam, gdzie jest przynajmniej dwa knoty obok siebie. Ok, kolejna sytuacja. Tutaj byłoby fajnie widoczna to z interwału H1, ale mamy tutaj podwójny dołek, tak? Tutaj widocznie widać kapitał się pojawił, wolumen, tak? Dość fajny. I widać to, że tutaj po prostu zakończy się lokalna korekta, tak? Taki kolejny ode mnie tip, jeżeli odpalicie sobie wolumen i widzicie takie właśnie, można powiedzieć, duże słupki, to jest wolumen, który się pojawił i możecie również patrzeć na to, czy po prostu korekta się kończy lub dany wzrost, tak? W tym momencie mieliśmy tutaj dość fajny wolumen, w kolejnych godzinach mieliśmy uspokojenie rynku, tutaj pojawił się wolumen wzrostowy, tak? Ponieważ wybili te stoplossy tutaj, zamknęli się powyżej wsparcia i następnie wybili wyższe szczyty, stworzyli nowy szczyt lokalny, także jeżeli ustawiliście stoplossy nad tymi tutaj dołkami, tak, no to straciliście po prostu kapitał i rynek poszedł do góry bez Was. Także nie ustawiajcie stoplossów tam, gdzie są podwójne dołki, czyli kolejny, to co mówiłem, tak, kolejna jest taka sytuacja. Będziemy powoli sobie kończyć tutaj te przykłady, ponieważ no jest ich mnóstwo na wykresie, tak, ponieważ nawet sytuacja tutaj, mamy tutaj potrójny dołek, tak, reakcja. Raz, dwa, trzy. Mieliśmy co prawda tutaj odbicie od tych dołków. Nie zawsze to się spełnia, ale w późniejszym czasie i tak wybijają te dołki. No, co prawda triple bottom to jest analiza techniczna podstawowa, tak? I patrząc na te triple bottom, powinniśmy zobaczyć trend wzrostowy. No akurat w tej sytuacji zobaczyliśmy ten trend wzrostowy, ponieważ mieliśmy potrójny dołek. Tak samo jak na podwójnym dołku również powinniśmy zobaczyć wzrosty, ale to się zdarza naprawdę rzadko i akurat w tej sytuacji tutaj bylibyście zyskowni, tak? Ale tutaj, jeżeli mielibyście dalej te pozycje, zostalibyście wybici. Lecimy sobie dalej z jakimś przykładem. Może tutaj przejdziemy sobie nawet na mniejszy interwał, ponieważ no, na mniejszym interwale będzie więcej tych dołków do zebrania, tak? Na przykład tutaj sytuacja z interwału H1, tak? Będzie tych sytuacji więcej i patrzcie, co tutaj się dzieje. Przybliżymy sobie wykres i patrzcie na to. Bam. Tak. Patrzcie. Dwa szczyty, trzeci, czwarty, piąty, pięć reakcji. Naprawdę z tych szczytów shortowali traderzy. I tutaj nie było jakiegoś dużego ruchu, ale patrzcie, co się dzieje. Dalej. Wybijają tym wzrostem, wybijają tych traderów tutaj, tak? Zbierają sobie płynność i następnie wybijają niższe dołki, tworząc po prostu trend spadkowy, tak? Także mamy tutaj cztery szczyty, czy tam nawet pięć, no i po prostu osoby, które ustawiają tam stoplossy, no tracą po prostu pieniądze na giełdzie. Także to była ostatnia moja taki przykład. Tutaj nawet jeszcze pokażę Wam na szybko przykładzik. Cyk, tak. Patrzcie na to. Raz, dwa, trzy szczyty. I tutaj cztery, pięć, tak, ponieważ no nie musi być to równe
odreagowanie i wybicie w bardzo mocny sposób tych stoblosów. Później retest, po raz kolejny się pakują stoblosy tutaj i wybici po prostu z rynku. Nie zawsze cena idzie, po prostu wybijając tych traderów, idzie w dobrym kierunku, czyli w spadkowym. Czasami po prostu wybijają, retestują i po prostu dalej idą po tą płynność. Widocznie tutaj z longów nie było dość dużo tej płynności do zebrania, żebyśmy po prostu zobaczyli spadek, wybijając tutaj stoplosy z tych tutaj dołków, tak? Także tutaj cena raczej pchali po prostu cenę do góry, żeby wybijać kapitał z shortów tutaj, gdzie był nad tymi szczytami. Na przykład tutaj mieliśmy kolejny szczyt, odreagowanie i po prostu wybicie w późniejszych godzinach po to, żeby zbierać kapitał z shortów. Także naprawdę nie ustawiajcie stoplossów tam, gdzie jest duża ilość knotów obok siebie, tylko po prostu nie ustawiajcie tam stoplossów, tak? Także kolejny tutaj ode mnie tip, także mamy dzisiaj trzy tipy. Pierwszym tipem to jest, można powiedzieć, patrząc czasami na wolumen, możemy zauważyć zakończenie się korekty. Drugi tip to jest, gdzie nie ustawiać stoplossów, tak? No i trzecim takim tipem ode mnie jest po prostu nie grajcie bez stoplossów, ponieważ zlikwidujecie się w bardzo łatwy sposób. I tutaj była sytuacja z traderami, którzy rozgrywali short z 17 tysięcy i trzymają prawdopodobnie pozycję do dnia dzisiejszego, ponieważ dokładali na każdym tutaj szczycie, nie oddając pozycji w stracie, tylko kisząc tą pozycję, można powiedzieć, już jakieś 2 tygodnie i będą kisić jeszcze dość długo, chyba że jest to bull trap, to jeszcze wyjdą, można powiedzieć, na zero, a osoby, które oddały tutaj w stracie te shorty, tracąc bardzo mało kapitału, wchodzą sobie tutaj i zarabiają, gdzie te osoby, które grały bez stoplossa, tak, dopiero oddają tutaj swoje pozycje w zero, tak. Także nie dokładajcie do pozycji, jest to zło. Dokładanie do pozycji i po prostu ustawiajcie sobie swoje stoplossy, oddawajcie pozycje w stracie. Nikt nie ma 100% skuteczności na rynku, nie ma takich osób, ale warto, jeżeli wychodzicie po prostu zyskownie każdego miesiąca, no to jesteście na dobrej drodze. Dobra, z mojej strony to było na tyle. Widzimy się na kolejnym takim warsztacie, tak, edukacyjnym. Myślę, że ich nie będzie za wiele, ponieważ no, nie ma tutaj nieskończono ilości tych tipów, ale taki tip dla mnie. Podzielcie się tym w komentarzu, co o tym myślicie, czy robić takie warsztaty, czy Wam się to podobało, czy nie. Bardzo bym Was prosił o opinię pod tym filmem. Zapraszam Was do wczorajszego filmu, który pojawił się, czyli analiza, tak, Bitcoina oraz ETH. Oraz zapraszam Was do zostawienia suba, lajka oraz komentarza, także trzymajcie się, widzimy się w piątek na analizie Bitcoina, ETH, także trzymajcie się, hej!